Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Będziemy znowu podróżowali od zera do legendarnej. Przy okazji będziemy się czegoś uczyć. Mam nadzieję, ja też się czegoś nauczę, Wy czegoś się nauczę. Szczerze mówiąc, dla mnie ta seria już jest udana ze względu na to, że 2-3 osoby już napisały mi, że nauczyły się czegoś nowego, że zainteresowałem ich tą grą, więc ja już jestem zadowolony. Jeżeli chociaż nawet jedna by osoba to napisała, byłbym naprawdę bardzo szczęśliwy, że chociaż jednej osobie mogę pomóc. Naprawdę bardzo się cieszę. Ja też się czegoś nauczę, ponieważ ostatnio troszeczkę mniej pogrywałem na moich głównych kontach. Tutaj sobie troszeczkę mam okazję odświeżyć pamięć. Troszeczkę może czegoś się nauczyć nowego. Zobaczymy, kiedy w ogóle przyjdzie pierwsza moja porażka. Chyba w tym odcinku. Miejmy nadzieję, że kiedyś trzeba przegrać, bo nie można tylko cały czas wygrywać. Pamiętajcie, ta gra to jest dobra zabawa. Nie da się ciągle wygrywać, być najlepszym. Trzeba też troszeczkę przełknąć pigułkę porażki. Ja często to robię, kopiecie mi tyłki, wiecie o tym dobrze. I się cieszę, że jest was tylu takich dobrych. Dobra, w tym odcinku znowu sobie otworzymy, jak widzicie, parę skrzynek. Oczywiście przypomnijmy, mamy 12 wygranych, na razie jeszcze się nie udało przegrać, ale kiedyś to nastąpi, spokojnie, więc nie tylko, nawet ci najlepsi ciągle przegrywają, więc trzeba będzie kiedyś przegrać. W trakcie, między odcinkami otworzyłem sobie free chesty, żeby mi po prostu nie przepadały, więc mogę już sobie Gianta upgrade'ować na trzeci poziom, co mi się bardzo przyda, bo już jak widzicie dostał 209 więcej punktów życia, większe obrażenia mam i to mi się bardzo podoba. I to jest super, nawet muszkieterka poszła wyżej, to już troszeczkę nasz skład się ulepsza. I teraz tak, myślę, żeby w naszym składzie zrobić małe zmiany. Tak jak ja wam mówiłem, lubię grać goblinkami, 2 eliksiru, teraz niedługo w styczniu, za tydzień chyba, wchodzą ten Goblin Mafia. I właśnie będę chciał ich używać. Tutaj, co by można było sobie zrobić? Szkieletonki sobie nadal zostawimy, bo to jest bardzo dobra kontra na Gianta i tym podobne. Się zastanawiam teraz tak, zostawić kule czy strzałki? Ponieważ dwóch chyba nie będę potrzebował. Jeszcze się zastanawiam nad tym bomberem, ale ten bomber też jest dobry. A i w ogóle właśnie, w ostatnim odcinku mi pisaliście, że się chyba przejęzyczyłem, że powiedziałem, że Walkiria ma 1200 hapsa. Więc nie spojrzałem dokładnie drugi raz na ten odcinek, ale dziękuję wam, że mnie poprawiacie, że jesteście. To widać, że seria wam się podoba i oglądacie to. No dobra, więc zobaczmy. Zagramy sobie może jeszcze jedną walkę tym składem i wtedy pomyślimy, co dalej. Dobra, ale otworzymy sobie, zrobimy opening. Tu będzie chyba co odcinek będziemy otwierać właśnie skrzyneczki, bo będę tak się starał właśnie grać, żeby skrzynki mi się potwierały. Próbowałem dzisiaj sobie gemy dokupić na tym koncie, ale coś nie wychodzi, więc dzisiaj zobaczymy tyle walk, ile się zapełni slotów. No i dzisiaj, tak jak tu widzieliście tabelkę, jak są w opisach, pamiętajcie, tabelka będzie w opisie, jak zawsze. Zobaczymy dzisiaj, czy nam skrzynia przepadnie przy pełnym slocie. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Goldówka. Legendy na pewno jeszcze nie wpadną. Legendy wpadają od czwartej areny. Więc zobaczymy, jak to dalej będzie. Miejmy nadzieję, że dzisiaj wbijemy drugą arenkę. No i magiczna. Z pierwszej areny, bo z pierwszej, ale się przyda. Tutaj więcej kart zawsze wpada. Miejmy nadzieję, że coś się odblokuje. Goblin Hunt. No i mamy wiedźmę odblokowaną. O, wiedźma. Właśnie tą kartę będę chciał używać. Wiedźma jest dobra w połączeniu właśnie z Giantem. Będzie trzeba pomyśleć. Bombera mogę ulepszyć. Ulepszymy go na poziom czwarty. Więc powoli nam tych kart przybywa. Myślę właśnie, wiedźmy. Trzeba będzie tu wiedźmy wkomponować. I wiedźmy na pewno wkomponuje gdzieś tu muszkieterka z wiedźmą. Będą się dobrze sprawdzały. Co by tutaj zagrać? Nie, tak jak mówiłem, pierwszą grę zagramy sobie jeszcze tym deckiem. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. A potem pomyślimy. Myślę, żeby właśnie wiedźmę za kulę wstawić. O, w ten sposób. Ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, zagramy, poczekamy chwilę. Jeszcze do połowy eliksiru czekam. O, on idzie Giantem. Tą kulę zużyję, dobrze. Tutaj ja sobie zaraz właśnie kuli już nie ma, ale ma jeszcze może mieć strzałki. No i teraz ja Gianta tutaj puszczę. Moja armia szkieletonów ich tam porozbija. Dobrze jest, oj, teraz bombera dał, ale dobrze, zaraz go sprzątniemy tymi archerkami.
No i się ładnie już przedostałem pod wieżę. Jeszcze bombera rzucę, żeby ubezpieczał. Nie wiem, czy kolega się już eliksirem zablokował, czy już odpuścił. Wyszedł z gry. Nie róbcie czegoś takiego. Grajcie, próbujcie. To są treningi. No ja też wiem, że mam konto Smurf. No dobra, ale pierwsze trzy gwiazdy, te koronki wpadły. Zawsze z gwiazdkami mi się myli. W jakiej grze to były gwiazdki? Chyba w mojej poprzedniej właśnie. Dobra, mamy Silvera, czyli trzeba go na naszej liście odnotować. Mamy Silverka i powinna być kolejna Goldówka. Gdzie tu dalej? Zobaczmy, mamy Silver, Silver Gold, Silver Gold. Jeszcze daleko do jakichś fajnych skrzyń. Dopiero tutaj, dobrze widzę? Gdzie jest Giant? 51. Dobra, no ale sobie zobaczymy. Tabelkę wyłączmy. Polecimy sobie jeszcze jedną walkę, bo to nic nam na razie ta walka nie dała. Czy tym składem grać? Pamiętajcie, Giant jest bardzo dobry do zbierania obrażeń, właśnie wspierany przez muszkieterkę, archerkę, bombera. No to jest do rozbijania czegoś większego, to do obrony. Na pewno szkieletony trzymamy do obrony. Tak jak widzieliście na Gianta. No i Walkirię. Walkirią właśnie możemy też coś rozbić. Ona jest dosyć mocna. Dobra, no ale tam przetestujmy właśnie. Zamiast kule wstawmy wiedźmę. Troszeczkę to drogo wychodzi. Tutaj się mogę zablokować właśnie. Tu się mogę zablokować ogólnie eliksirem 3-8. Nie lubię grać drogimi eliksirami. Właśnie zwracajcie na to uwagę, ponieważ niektórzy lubią grać dużymi. Ja lubię grać takimi gdzieś między 3 a 3 i 6. Nie lubię się blokować właśnie eliksirem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ta zmiana, czy na dobre, czy na złe. Na pewno wiedźma jest dobra z dwóch powodów. Te szkieletonki, które odwracają uwagę, oraz jej splash damage na latające. Nie tylko. Dobra, ale zobaczmy, co on tutaj nam zagra. On zagrał nam Gianta, więc my sobie na spokojnie puścimy tutaj bombera, bo on coś może nam tu ciekawego zagrać. Muszkieterkę. A i on teraz to rozbije. Dobra, my to zrobimy inaczej. To rozbije strzałkami. Się teraz zablokuje. I zobaczcie teraz. Muszkieterka. Będzie tutaj i Giant. Jest ładnie, dobrze. Troszeczkę nam pobijał. Ale już mi się tu w tym składzie nie podoba właśnie. Coś mi się nie podoba. Dobra, trzeba się bronić. Się zaraz tutaj wybronimy troszeczkę. Aj, tu może być pierwsza właśnie porażka. Gram ze śledziem. Go to legendy. Ale teraz zauważyłem śledziu. Teraz się troszeczkę tutaj przyblokujemy. Aj, przyblokuję się. Aj, się przyblokowałem. Dobra, on mi zdejmie wieżę. On tutaj właśnie z tym spamem. Dobrze, ta wiedźma tutaj. Oj, śledziu, śledziu. Czyli to jest ten śledziu, który doszedł przed chwilą do naszej akademii? Dobrze, trzeba to inaczej zagrać. No, będzie pierwsza porażka. Widać dwa kąta śledzie. Dwa kąta smurfy. Dobra, on teraz będzie szedł na tą stronę, ja sobie spróbuję, on będzie teraz chwilowo, dobra. Czekał, tak, no ja sobie tak zagram, troszeczkę przeczekałem ten eliksir. No właśnie on czekał na to. Niepotrzebnie tutaj zrobiłem, że bez tej... On teraz kulą zagra, cholera. Dobra, trzeba tak zagrać. Właśnie kulą zagrał, to co mówiłem. Dobra, pozbędziemy się tego, zagramy drugą wiedźmę. Teraz tutaj to porozbijać, żeby to porozbijać, jeszcze bombera dał. Dobra. Bomber, 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 aj, dobrze zagrał. Dobrze zagrał. Ja sobie też będę musiał tak zagrać. Będziesz śledził na odcinku, ale jak spotykam Polaka, właśnie się zastanawiałem, co zrobię, jak spotkam Polaka, dobra. I tak wygrał. Gratki, gratki. Ja sobie wrócę do układania innego deku. Okej.
tutaj ta wiedźma mi tu nie pasowała. Właśnie tego się bałem, że mogę się poblokować. Więc mamy pierwszą porażkę, ale miło mi, że z Polakiem, więc jestem naprawdę zadowolony, że z Polakiem, chociaż ta wiedźma mi tutaj nie pasuje właśnie. Więc tak, do kuli wróćmy, tak jak mówiłem. A za strzałki właśnie wstawmy te moje goblinki. Co mówiłem? I myślę, że może w ten sposób zagramy wiedźma. Wiedźma jeszcze tutaj tak, Walkirii teraz właśnie nie użyłem Walkirii. Nie użyłem za bardzo Walkirii. Więc za Walkirię będziemy możemy coś jeszcze pomyśleć, żeby pokombinować. Bo teraz właśnie dobrze, że napotkałem na śledzia, bo wiem, że tak, do kuli muszę wrócić. Wiedźmy też wstawię, ale w swoim czasie właśnie. Teraz będę miał tak, na pewno w przyszłości do wywalenia będzie Walkiria i Bomber. I to będzie właśnie do pomyślenia. Obcykamy sobie, obcykamy. Dobra, ale sprawdźmy tak, kula wróciła. Goblinki. Goblinki będą bardzo dobre będą w obronie. Bomber będzie często spotykany, więc może te goblinki mi tutaj sypać szybko. Co by tutaj jeszcze pomyśleć? Sper goblinów na razie nie. No, latające mam dwie. Dobra, zobaczymy. Zobaczmy. To jest właśnie etap. Pierwsza, druga arena to jest etap budowania deków, rozpoznania kart. Oj, ale zobaczcie, Walkiria. Muszkieterka zaraz tutaj na smoka, żeby mi porozbijała. Właśnie pierwszy etap, pierwsza arena to jest taki etap budowania właśnie deków. On już beczkę ma. A już jest na czwartym poziomie, więc. Więc on tutaj będzie miał takie karty, które będą mi mogły utrudniać mocno życie. Właśnie mówię, pierwsza, druga ręka to są takie poznawanie kart, poznawanie areny, poznawanie wszystkiego. On kulą tu zagrał. No dziwnie, dobra. Może być dziwny przeciwnik. Widać też, że też może początkujący. No, śledzie, tak jak przed chwilą spotkaliśmy, to nie był początkujący na pewno. Dobrze, Bomber jest, Walkiria tutaj porozbijam. No właśnie, Bombera później, nie zauważyłem go. Właśnie to jest to, żebyście się nie śpieszyli. Ja się pośpieszyłem, nie zauważyłem, że tylko zapomniałem, że tego Bombera puściłem, bo Bomber mi nie to porozbijał. Właśnie to jest to, co często mnie gubi. Pośpiech. Właśnie często pośpiech mnie gubi. Dobra, zróbmy to tak. Tu jeszcze, o, Princem wyskoczył, jeszcze Bombera, wstawię sobie jednego beczkę tutaj niepotrzebnie. No widać, że to jest taki troszeczkę też początkujący. Śledziu, już tak samo było, Road to Legendy do legendarnej, czyli ma podobnie robi jak ja. Więc tam to było fajnie. Dobrze przynajmniej właśnie, że z nim pograłem. No i mamy goldówkę. Tak jak miało wejść, jest goldówka. Wpisujemy OK. Teraz będą trzy silverki. No i tu już mamy, jak widzicie, 6 na 10. Jesteśmy na arenie drugiej. I teraz z arenie drugiej fajnie by było, żeby nam wypadły minionki. By były super. Z minionkami się zawsze lubiłem. Tutaj tą tabelę wyłączę. Minionki lubię. Giantem na głównym koncie zaczynam pogrywać. Więc zobaczymy. Balon jest dobry. Dobra. Jedziemy dalej. Myślę, że składu na razie jeszcze nie zmienimy, bo jest jeszcze właśnie za wcześnie powiedzieć. Goblinków praktycznie mało co użyłem. Walkiria się przydała tym razem. To jest właśnie to, co mówię. Pierwsze walki, to jak wygląda budowanie deków właśnie. Sprawdzanie, co się sprawdzi, co się nie sprawdzi. Zobaczycie, w późniejszych arenach będzie tyle kart, że będzie naprawdę trudno zbudować jakiś perfekcyjny dek. Trzeba po prostu go ogrywać dosyć długo. Dobra, zagramy kolejną walkę. Muszę sprawdzać, z kim gram, bo możliwe, że znowu na jakiegoś Polaka trafię. Rzadko na Polaków trafiam. Dobra, Walkirią sobie tu zagramy. Archerki. Goblinki na tą muszkieterkę tam. Jeszcze on archerkami też zagrał, to tutaj, oj. Dobra. Wyszło na zero, powiedzmy. No i moja wieża go jest sprzątnie. Zobaczmy, co on teraz będzie tutaj miał. No i będzie nam spamił. Dobra, ja sobie na razie trochę odczekam. Oj, będzie tutaj spamer. Nie lubię spamerów.
Dobra, trzeba tak, zagrajmy sobie. Spokojnie. Muszkieterka z tyłu. Jeszcze arczerki walne. On pewnie zaraz użyje kuli, więc spokojnie. Dobra, arczerki. On knightem zagrał. A i teraz by mi się kula przydała. Teraz właśnie by mi się kula przydała. Dobra, poczekam trochę. Bo i tak już mój giant znikł. Dobra, Valkyria. Aj, dobra, teraz trzeba to rozbić, bo on się tam za bardzo rozkokosi. Dobrze, oj, to mi się udało, Valkyria tam doszła na jeden. Oj, te arczerki, sprzątnij mi te arczerki, dobrze jest. Muszkieterka. Nie lubię spamerów. O, teraz ten knightem tutaj zagra. Odwrócę uwagę goblinkami. Dobra, arczerki, wieża. No tutaj mam trudny zgryz, bo tym deckiem na spamerów. Zagramy tak. Zagramy tak. No i tutaj uda się tą kulą? Udało się tą kulą, dobrze. Muszkieterka. Arczerki, dobrze, ten bomber tutaj będzie wspomagał. Ten giant troszeczkę pozbiera. Ewentualnie drugiego gianta puszczę. Dobrze jest, ten bomber właśnie ma takie zadanie, rozbijać te spamy. Właśnie o to tutaj troszeczkę mi rozbił, dobrze, drugi giant idzie, oj, to i ładnie właśnie wyszło. To jest właśnie fajne, wyczekanie też właśnie przeciwnika. Nie od początku budować swoje combo, tylko próbować od początku tak troszeczkę go znudzić. Ale ładnie to wyszło na ostatnią minutę, fajnie wyszło, okej. To mi się podobało. No i ładnie. Mamy silverek był, trzeba go zapisać. Silver. No i brakuje nam 3 koronki. Szkoda, że nie udało się tej walki wygrać na 3. Spróbujemy następną, ale jeszcze coś mi tu nie pasuje w tym deku. Nie, no, na razie trzeba, mówię, ograć. Zanim zaczniemy jakieś mocniejsze rotacje robić, trzeba parę walk pograć. Obadać, czy to się dalej sprawdza. Pamiętajcie, żeby nie robić gwałtownych zmian. Oj, Valkyria, oj, bomber. Tutaj ten spam rozbijemy. Prince, oj, zada raz. Raz zadał, dobra. Wiemy, że on ma teraz... Dobra, armią się muszę wybronić. Armia nie służy przeważnie do ataków. Armią to się trzeba bronić. Nie, muszkieterkę sobie tutaj... Aj. No, zresztą wieża sobie poradziła. Wieża by sobie poradziła. Dobra, poczekajmy teraz. Zobaczymy, czym on tu zagra. Zobaczcie, goblinki są dobre na... Czemu on wyszedł z gry? Rozłączyło go? No trudno. Jeżeli go rozłączyło, to my no, korzystamy. No, czasami się tak zdarza właśnie. Szkoda, szkoda. Bo zapowiadało się na fajną walkę. Mogłem trochę z tym bomberem przeczekać. O, tu wieża padła, dobra. No szkoda, szkoda. Szkoda, że tak poszło, ale dobra, mamy 3 koronki potrzebne do naszego Crown Chesta, żebyśmy zrobili. 3 koronki, silverek kolejny, trzeba zapisać. Pamiętajcie, tabelka będzie w opisie, pierwszy link pod filmem. Czytajcie opisy, naprawdę w filmach staram, pod filmami staram się umieszczać opisy do różnych ważnych rzeczy. Dobra, myślę, że to się nam otworzy jeszcze dzisiaj wieczorem. To może na ten tydzień jeszcze 2 odcinki nagram tego. Dzisiaj będzie taki krótszy, 20-minutowy. Mam nadzieję, że mi się uda gemy doładować. To troszeczkę więcej tych walk będzie pokazywało na odcinkach. O, mamy szkielet. Szkieletki nam się odblokowały. Muszkieterka i strzałki. Strzałek nam dużo przybyło.
Nic nie możemy na razie zmienić. Na razie zostawię ten deck tak jak mam. Pamiętajcie, nie róbcie dużych rotacji w deckach, to jest najważniejsze. Powalczcie parę warg, przegracie, wygracie, ocenicie ten deck, co wam się sprawdza, co się wam nie sprawdza. Naprawdę nie róbcie zbyt dużo rotacji, bo dużo osób do mnie pisze, że co walkę zmienia coś w decku, co walkę zmienia deck i mu nie wychodzi. Najważniejsze w Clash Royale, to jest podstawa Clash Royale. Deck, żeby zaczął osiągać sukcesy, trzeba pograć nim. Popytajcie się u mnie ludzi w klanie, ile ja gram swoim, ile oni grają swoimi deckami. Nie każdy jest taki dobry jak topka nasza Polska, że każdym deckiem, którego będzie nie dotknęli, to mogą pograć. Zwłaszcza wy, początkujący, ci co są jeszcze na średnim etapie, nie róbcie dużych rotacji w deckach. To jest najważniejsze. No i cieszę się, że przegrałem dzisiaj z Polakiem. To się bardzo chwali. Śledziu, pozdrawiam. Zobaczę jeszcze twój profil sobie. Też widzę właśnie... Lecisz do legendarnej. Dobra. No i trzeba by było w ogóle jakiś klan znaleźć. No właśnie. Trzeba by klan znaleźć. Może na dzisiejszym odcinku za... Nie, bo tam się nie dostanę, bo tam jest więcej osób potrzeba. Wpiszę Polska. Zobaczymy. A tu będą same klany Polska. Więc same klany Polska. No cóż. Ja sobie przejrzę. Pod tym filmem przejrzę sobie propozycje waszych klanów i postaram się co parę odcinków może pozwiedzać parę waszych klanów. Pamiętajcie, że mi bardziej zależy, żebyście wy mi pomagali w dotacji kart. Ja podejrzewam, że będę troszeczkę mniej aktywny w tym dotacji i będę mniej aktywny na czacie, ale jeżeli chcecie, żebym na chwilę was odwiedził, pokazał na kanale, like, komentarz, ja czytam. Więc na razie powodzenia. Do następnego odcinka.